Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiejszą gwiazdą, tak już można mówić, która za moment zagra w tym przepięknym klubie Ucho, jest zespół Chemia. Przedstawiam Państwu muzyków zespołu, wokalista Łukasz Drapała, witam. I gitarzysta Wojtek Walczyn, witam. Wojtek i Łukasz dzisiaj zagrają koncert, ale zanim zagrają ten koncert, opowiedzą parę ciekawych rzeczy. Czy Wam się podoba na Wybrzeżu, powiedzcie? Zawsze, zwłaszcza, że ja jestem z Wybrzeża, ale zachodniego. Zachodniego. Ja jestem z Wybrzeża Wschodniego. Elblążanin. Elblążanin, tak. Stąd kolega, o którym żeśmy rozmawiali, z Ornety, tak? Bo coś tam nie, to przypadek. To psipadek. No, my bardzo robimy po prostu tą szerokość. Oglądałem troszeczkę Waszych koncertów, ale o tym za moment. Ważna sprawa inna. Trasa koncertowa zaczęła się pod koniec lutego, tak? Będzie trwała do końca marca. Tam między innymi widziałem właśnie, że jest Starogard Szczeciński, tak? Jest Starogard. Pojawiają się fajne miejscowości, jest klub Ucho, który mam nadzieję, że pierwszy raz gościcie tutaj? Nie, trzeci. A to, no to wielki szacun, bo tutaj to jak prawie Dolina Szarloty. I bardzo lubimy tu grać. Bardzo lubimy tutaj grać. Super, cieszę się. Słuchajcie, no i składa się tak, że nie gracie sami na koncertach, zawsze zapraszacie jakieś fajne, ciekawe zespoły. Dzisiaj będzie Ocean. To znaczy Ocean nie jest tak de facto zaproszony. Ocean jest partnerem naszej trasy. Mhm. Razem wyruszyliśmy po prostu w tą trasę, także jako kumple, jako zaprzyjaźnione kapele, chociaż tak naprawdę poznaliśmy się niedawno i jeździmy po tych miastach grając razem. Małym wyjątkiem jest Warszawa, gdzie zostaliśmy zaproszeni na jeden z koncertów, a nie planowaliśmy grać w Warszawie na tej trasie, ponieważ graliśmy w poprzedniej. I wyjątkiem jest Poznań w niedzielę, gdzie gramy razem z Hunterem. Tam a no właśnie, bo o to chciałem spytać. Są zespoły, które grają z Wami wspólne koncerty? Właśnie, o te gwiazdy chciałem zapytać między innymi, bo tu Hunter pojawia się na scenie. Zresztą wielki szacun, Hunter też tutaj zagrał. Pozdrawiamy parę serdecznie fajnych koncertów. Słuchajcie, no dobra, jest trasa, mam nadzieję nie męcząca, dacie radę. My kochamy grać koncerty. Można tak to no to teraz powiedzmy sobie prawdę, zamieszaliście strasznie na polskim rynku i właściwie od 2 lat, to już tutaj mówiłem koledze, że gdzie otworzę gazetę muzyczną Chemia, czy otworzę portal Chemia. Boję się, że jak otworzę lodówkę, to też będzie w środku chemia. Ja myślę, że już tam trochę jej jest. Jak już znajdziemy się w lodówce, to już będzie strasznie słabo. Natomiast my nie mamy takiego poczucia, że przeprowadziliśmy jakąś wielką ofensywę. Konsekwentnie realizujemy nasz plan zdobycia zaufania fanów i pokazania, że zespół ma coś do powiedzenia, zmycia z siebie takich naszych błędów młodości i różnych tego typu zdarzeń, które gdzieś tam na początku naszej historii miały miejsce. I myślę, że to, że nas widać, to oczywiście fajnie. My chcielibyśmy bardziej, zdecydowanie. Wiele przed nami, mamy wiele pokory wobec tego, co się dzieje na rynku, jaka jest nasza pozycja. Nie czujemy się absolutnie żadną jakąś wielką gwiazdą,
tak naprawdę jesteśmy zupełnie na początku. Na pewno jesteśmy dumni z tego, że udało nam się wydać chyba w miarę fajną płytę, ale praktycznie mimo tego, że teraz jesteśmy na trasie, która ją jeszcze promuje, to myślami już jesteśmy przy następnej płycie. No wczoraj chociaż mieliśmy próbę, gdzie zakończyliśmy 9. piosenkę na kolejną płytę. Dokładnie, a dla muzyka to tak naprawdę to tworzenie jest tym momentem, w którym te wszystkie emocje się gdzieś tam kumulują i jest pełna ekscytacja, ekstaza wręcz, wymiana maili nocnych, telefonów, jak było, super, po próbie i tak dalej. I w tej chwili jesteśmy tak trochę w takim stanie endorfin, które nam uderzyły do głowy. A dzisiaj powtórzymy sobie te stare piosenki. Ale płyty, które wydaliśmy, sobie przypomnieć. Ja chciałbym wrócić do tej płyty, która, bo był mini album, który nagraliście w Vancouver, epkę. Ale także ta ostatnia płyta właściwie w całości nagrana jest w Kanadzie, tak? Tak, ta najnowsza, którą właśnie próbuję. Jak doszło do tej współpracy z kanadyjskim studiem i z tymi ludźmi, którzy byli przy produkcji tej płyty? Jak to w życiu bywa, że jakby bardzo często o tym, co się dzieje wokół nas, decyduje przypadek, może odrobina szczęścia. Myśmy mieli to szczęście, że spotkaliśmy kilka lat temu na swojej drodze Marka LaFrance, takiego znanego, uznanego muzyka kanadyjskiego, wokalistę, perkusistę, występuje na co dzień z zespołem Bachman & Turner. Pierwsza rozmowa miała taki bardzo fajny charakter, z tego względu, że akurat byliśmy w trakcie takiej gruntownej przebudowy zespołu po takim okresie niemowlęcym. I wtedy właśnie decydowaliśmy o tym, że Łukasz do nas dołączy. No i nie ukrywam, że Marc LaFrance miał tutaj istotny wpływ na ostateczną decyzję. Zaprezentowałem mu dwóch wokalistów, którzy znaleźli się na krótkiej liście. W tym ten jeden wokalista z Ornety, o której tutaj wspomnieliśmy, którego pozdrawiamy, Przemka, bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo fajny chłopak, artysta, wokalista, aktor i tak dalej. No ale Mark zdecydowanie wskazał na Łukasza i od tego się zaczęła nasza droga. Bardzo spodobało się Markowi to, co robimy, jeszcze w takiej wersji pierwotnej. Potem, kiedy już zaczęliśmy intensywnie pracować z Łukaszem, powstały nowe numery wspólne, do których Łukasz napisał i melodie, i teksty. I kiedy to pokazaliśmy, Mark mówi, koniecznie musicie przyjechać i nagrywać w Kanadzie, bo widzę w tym potencjał, żeby coś z tym zrobić poza waszym krajem. Preludium do takiego poważniejszego wydarzenia to była właśnie epka Indie Eye, którą nagraliśmy jeszcze z udziałem Zbyszka Krebsa. Co się stanie. Bardzo fajne doświadczenie, bo ono nam bardzo pomogło w tym, żeby wiedzieć, jak się pracuje w takim poważnym studio z ludźmi, którzy pracowali z wielkimi światowymi gwiazdami. Wspominamy z jednej strony bardzo dobrze ten pobyt pierwszy w Kanadzie, bo było dużo emocji pozytywnych, ale też był to dla nas wielki stres. I dużo rzeczy się potem zadziało. Tak naprawdę ta sesja spowodowała ostateczne zmiany w składzie zespołu i od tego momentu ruszyliśmy na podbój świata i przygotowaliśmy się bardzo szybko do nagrania płyty Dewan Inside, którą nagrywaliśmy w listopadzie 2012 roku. Powiedz mi, jak bardzo różni się praca w kanadyjskim studio, w polskim? To jest kwestia, już poruszaliśmy ją wielokrotnie w sumie w tych wywiadach i za każdym razem dojrzewamy do troszeczkę innych odpowiedzi, może nie innych z zasady, ale takich troszeczkę pełniejszych. Wcześniej zakładaliśmy, że współpraca jest totalnie różna, ponieważ tam, przynajmniej ja z czym się spotkałem jako wokalista, który miał podejść do czegoś wtedy troszeczkę nieprzerażającego, śpiewanie po angielsku, żeby brzmiało dokładnie tak, jak trzeba, żeby nie było ani krzty słowiańskiego przemyconego akcentu, więc miałem jakby dodatkowe tutaj stresy, także związane z chorobą, bo większość wyjazdu do studia spędziłem w łóżku. I wyszedłem właściwie całą prawie płytę nagrałem w 1-2 dni. My zwiedzaliśmy Kanadę, on siedział w hotelu. A ja siedziałem w hotelu w pokoju i tylko przynosiłem sobie owoce do tego. Także udało mi się pozbierać na 2 dni przed końcem studia i udało się nagrać tę płytę. Ale różnica polegała na tym, że co mnie zdziwiło, tam nie mam maniery instruowania artysty. Tam artysta może ewentualnie powtarzać to, co sam wymyśli. Chodzi o to, że bardzo duży nacisk kładzie się na to, aby artysta sam pokazał, co ma do powiedzenia, jak to ma pokazać i tak dalej. Jakby rady polegały na jakichś niuansach, ale żadnych takich konkretnych kwestii wchodzenia w czyjąś twórczość. I to było takie zastanawiające dla mnie, ponieważ wcześniej, gdzie nagrywałem w kilku już studiach w Polsce, z różnymi zresztą zespołami,
bardzo często spotykałem się właśnie z wizją gotową, którą trzeba było wykonać pod okiem danego realizatora. Tak, tak masz zaśpiewać. Tak będzie lepiej, tak zaufaj będzie mi. Lepiej, tak, tak to bardzo lubię w ogóle. Tak będzie lepiej, zaufaj mi. A to nie do końca zawsze chodzi. Oczywiście ja zawsze starałem się to wypośrodkować, no bo człowiek nie jest wszechwiedzący. Ale tu najpierw chciano, żebym pokazał to wszystko, co mam do powiedzenia, a potem możemy to ewentualnie o tym podyskutować. I takie podejście, bo przepraszam, że zauważyłem również, że u chłopaków również. Bo jeszcze tak tylko nadmienię, że spotkaliśmy się z głosami, że pojechaliśmy do Kanady, dlatego zresztą ta płyta tak fajnie się przyjęła, że pojechaliśmy do Kanady i ktoś nam ją po prostu wyprodukował. No najśmieszniejsze jest to, że nikt nam tej płyty nie produkował, jak tylko my. Razem z Markiem Raflans. I to my decydowaliśmy o tym, jak to będzie wyglądać, jak to będzie brzmieć, jak będzie to wyglądać aranżacyjnie, melodycznie, tekstowo i riffowo i w każdy możliwy sposób. Więc to jakby była... To jest nasza praca i właśnie ta płyta pokazuje to, że można pojechać i jak się człowiekowi da troszeczkę swobody, to wychodzi on z tego zadowolony. Ten produkt chyba, jest, że mieliśmy szczęście. Taki, o jakim marzycie. Znaczy, tak, jesteśmy zadowoleni z tego produktu. U nas to też jest trochę naturalne, bo to nie tylko u nas, ale wszędzie. Ale u nas to jest bardzo specyficzne, jest taka chęć ogromna sformatowania artysty, wrzucenia do konkretnej szuflady i jakby... Fakt, że nagraliśmy w Kanadzie, był takim sygnałem dla też osób recenzujących to, co nagraliśmy w Polsce, że nagle postanowiliśmy brzmieć amerykańsko, że... Kanadyjsko. Tak, Nickelback. Dokładnie, że ktoś nas tam wrzucił. My znamy dwa numery Nickelback. Jakiś format ścisnął i z tego wyszła taka muzyka. Absolutnie zaprzeczamy temu i to, co Łukasz powiedział, i my gramy muzykę taką, jaką kochamy grać. Melodyjnego rocka. Nie mamy kompletnie mechanizmu pod tytułem chcemy być polskim odpowiednikiem jakiegoś zespołu ze świata, bo mamy takie poczucie, że to od razu wskazuje taki polski odpowiednik na bycie produktem trochę drugiej kategorii. My chcemy iść swoją własną drogą. Riffy, które robimy, melodie, które tworzymy, one są robione bez żadnej kalkulacji, ani przede wszystkim nie są robione z żadnego wyrachowania. Tworzymy tak, jak nam serducha podpowiadają i brzmimy tak, jak brzmimy. To jest po prostu nasza muzyka. Czy to brzmi amerykańsko? To jest tak, jak parę razy się spotkaliśmy z taką opinią, a to takie trochę nie, lata 90. coś w Polsce. Ale jak czytamy recenzje zagraniczne, które do nas płyną szerokim strumieniem z całego świata, to nagle piszą, co za zespół, który potrafi bardzo pięknie skorzystać z tego dorobku klasycznego rocka, który jest najpiękniejszy na świecie, a jednocześnie robi to po swojemu i nowocześnie. I bardzo często jesteśmy klasyfikowani w kategorii rock. Modern rock. No i teraz ja mam, czy mamy zawsze taki problem, no to czy mają rację tutaj nasi recenzenci, którzy mówią, no wiecie, a to co Wojtek powiedział, to jest inaczej. To przyszło akurat z Grecji. Ostatnio, dokładnie. Trzy dni temu przyszedł z jakiejś recenzji w Grecji, która rozgłośni jakiejś radiowej, studenckiej dużej, która po prostu puszcza, okazuje się naszą płytę, nawet o tym nie wiedzieliśmy, aż w końcu z prowadzących jeden napisał, czy możemy podesłać ze dwie płytki do rozdania, bo są chętni na konkurs. Zakochali muzyce i bardzo tak dalej. Im się to podoba. Więc i w ogóle są wkręceni. Zresztą my wykorzystujemy takie strzały, znaczy staramy się wykorzystać, dlatego że okazało się, że recenzje pojawiły się w całej Europie za średnią 8 na 10, więc całkiem przyzwoitą. I tak czekamy na taką sytuację, gdzie podchwycą to być może jakieś media. Staramy się trochę jako management też wspomóc te działania, bo jeżeli pojawimy się w różnych radiach i tak dalej, to pojawi się też być może oferta po prostu zagrania koncertu. A wykonując rocka po angielsku, no skończyliśmy z granicami, tak? Nie ma Odry. Dokładnie. Sky is the limit i tyle. Powiem wam szczerze, że jest coś takiego. O to chciałem zapytać w kolejnym pytaniu z kontekstu po angielsku. Jeżeli już wytłumaczyłeś tę sprawę, my musimy być otwarci na Europę, ja to rozumiem. Tak. Wiele zespołów, które próbuje przebić się i śpiewając chociażby Riverside, tak. No i jest masa takich zespołów. Oczywiście. One gdzieś tam siadają, a bo to nie jest po polsku, bo radio tego nie będzie tolerować. Ale ja na przykład jestem troszeczkę przeciwny tej teorii i mam nadzieję, że jakby młodzież, która teraz wyrasta na słuchaczy, najlepszy nośnik tego, co się dzieje na rynku, w jakiś sposób to wyjaśni, bo ja osobiście nie wyczuwam różnicy między wokalistą z Berlina, który śpiewa po angielsku, mając band niemiecki, który świetnie przyjmuje się w naszych polskich stacjach radiowych, a ja jestem spod Szczecina. 150 km mieszkam od niego, załóżmy. Tak? Jaka jest między nami różnica?
tylko i wyłącznie tych 150 km. Więc dla mnie liczy się osobiście muzyka, którą mamy do zaprezentowania i jeżeli to się zgadza dla kogoś, to nie wchodźmy w szczegóły. Aż takie. Mamy dostatecznie dużo polskich zespołów i po angielsku, zresztą młodzież też potrafi doskonale dzisiaj rozumieć. Ja myślę, że dobrze robicie. Przecieracie trasy i to jest dobre. O to chodzi. Jest dobre. Przecieracie trasę tym następnym kapelom. Jasne, tylko ten wasz wyjazd, to nagranie płyty w Kanadzie, to udowadnia, że jest potencjał, jest siła. Ale to w tym kraju jest setki kapel, które potrafią to robić. A czy my jakby bardzo ubolewamy, że nie ma takiego mechanizmu w Polsce, który nastawiony by był na promocję, na eksport polskich artystów, po prostu. Żebyśmy chociaż dorobili się kilku. Mamy oczywiście, mamy Behemota, mamy Vadera, Riverside i tak dalej. Jest paru wykonawców, ale miejmy świadomość, że żaden z tych wykonawców do takiego światowego mainstreamu się nie przebił. A tu chodzi o mainstream, żeby zobaczyć, czy się stanie. Dlaczego? Jesteśmy wielkim krajem, mamy 30 parę milionów ludzi, którzy mieszkają w centrum Europy. I dlaczego, nie wiem, na Łotwie to można zrobić, w Szwecji to można zrobić, we Francji można zrobić, w Niemczech nawet Finlandii można zrobić. Nawet zrobić. Wszyscy wokoło, mówiąc krótko, to robią. Wszyscy a w Polsce wokoło. Z góry zakładamy, że się nie da. I ubolewamy, że na przykład regulacje chociażby ustawowe są takie, że okej, narzucamy pewne wymogi na rozgłośnie radiowe, żeby puszczać polskich wykonawców, ale śpiewających po polsku. A przecież wszyscy wiemy, że językiem tak naprawdę muzycznym na całym świecie jest język angielski. I nie ma co się obrażać na rzeczywistość, tylko po prostu to jest obiektywna sytuacja, z którą się trzeba pogodzić. I teraz, jeżeli my wychodzimy z utworami śpiewanymi po angielsku, gdzie Łukasz włożył bardzo ciężką pracę w to, żeby to zabrzmiało naprawdę bez tego, w cudzysłowie, nieszczęsnego słowiańskiego akcentu, bo też mieliśmy bardzo dużo okazji rozmawiania z ludźmi z Ameryki Północnej, którzy mówili, okej, akcent niemiecki, francuski, hiszpański jakoś nam nie gryzie się bardzo, ale ten akcent słowiański gdzieś jest dla nich dużą kolizją i on tak naprawdę dyskredytuje od razu na starcie. I to, że my na przykład, nie wiem, wydaje mi się, że jesteśmy blisko tego, że możemy pokazać muzykę bez akcentu, bo robiliśmy badania w Stanach Zjednoczonych. Wiesz, że jestem z Bostonu. I się okazało, że nikt nie spodziewał się, że to jest w ogóle ktoś spoza kultury języka angielskiego. To jest jakaś tam nasza zrobiłeś, przewagę. Łukasz, naprawdę dobrą robotę. A to zasługa głównie Marka La France, tak naprawdę, ponieważ jakby, no ja starałem się przygotować oczywiście. Własnych zdolności, bo bez tego by nic nie można było zrobić. No tak, tylko chodzi mi jakby o pracę, tak, która była na żywo, że ja oczywiście starałem się do tego maksymalnie przygotować, żeby to wszystko było w porządku. Starałem się z tym osłuchać i tak dalej. Wcześniej graliśmy dużo koncertów, jakby wykonując te piosenki, ale w studio siedzieliśmy z Markiem La France, Wojtek też był właśnie przy tych sesjach za każdym razem, siedzieliśmy i po prostu po każdym wykonie, każdej piosenki patrzyliśmy, czy aby nie przemyciły się jakieś podhale. Nie? Czy wszystko jest w porządku. Oczywiście są, podejrzewam, że są takie niuansiki, które można gdzieś tam znaleźć. No muszą być. Nawet podejrzewam, że o wspomnianej Basi Trzeleskiej po tylu latach obecności na rynku amerykańskim też by się takie rzeczy znalazły. U niej chyba prawdopodobnie to było nawet ciekawe. Więc są pewne sytuacje w życiu, gdzie można to aż tak, że to można przekuć właśnie zawsze zaletę. Zawsze Mark nam powtarzał jedną rzecz a propos akcentu, że to nie chodzi o to, żeby to było zaśpiewane perfekcyjnie po angielsku. Bo język angielski ma taką ilość odmian, że on zawsze powtarzał, słuchajcie, jakbyście posłuchali Micka Jaggera, no tak, to my czasami nie rozumiemy w Ameryce, o czym on śpiewa. Co on w ogóle tam tworzy. Nie? To jest... Że trzeba przeczytać lyrics, żeby zrozumieć, o co chodzi w tekście. Ale to nie przeszkadza w komunikacji, w tym, że to jest kupowane na całym świecie. Słuchajcie, którego dzisiaj mamy? 13. 13. 13. Równo miesiąc temu zagraliście wspaniały koncert. Gdzie i kiedy? I przed kim? Oj, to była niesamowita niespodzianka. Moi drodzy Państwo, to jest właśnie to. I to jest to najważniejsze pytanie. 13 lutego. Cicho tam! 13 lutego zespół Chemia zagrał koncert w Arenie Poznańskiej przed zespołem Deep Purple. Powiedzcie mi, jak do tego koncertu doszło, no bo to jest naprawdę nie lada gratka, bo byłem pewien,
że znowu zespół Kruk obstawi wszystkie koncerty z zespołem Deep Purple. Na szczęście zostawił nam Poznań. I akurat razem. Udało nam się nawiązać współpracę w zakresie dystrybucji naszej płyty z Metal Mind Production, który organizował ten koncert. No i jakby byli od samego początku przekonani, że muszą nam przygotować jakąś niespodziankę. No jak dali nam informację, że mamy szansę zagrać przed Deep Purple, to nam trochę buty spadły, chociaż mieliśmy doświadczenie już z ostatnich 2 lat zagrania na jednej scenie z kilkoma wielkimi zespołami. Dokładnie. Aczkolwiek ten koncert był o tyle specyficzny, że była tylko chemia. I potem Main Act, coś czyli Deep Purple. Coś jak The Pretty Reckless w Kanadzie, gdzie występowaliśmy jako... Chociaż nie, tam też był trzeci zespół, przepraszam, ja się mylę. A tak, to była chyba jedyna sytuacja klasyczna, gdzie były tylko 2 zespoły. Supportujący... Powiem więcej. Gdzie sala była wypełniona po brzegi. Tak. I to było piękne. I chemia, i którą wołają na bis. I to było niesamowite, bo... Właśnie, jak doszło do tego koncertu? No tak, jak Wojtek wcześniej wspomniał o tym takim prezencie, który otrzymaliśmy od naszego dystrybutora Metal Mind, czego się nie spodziewaliśmy, kiedy dowiedzieliśmy się, że to będzie Deep Purple. Ale nam się należało trochę. No, i dobrze, tak mamy. No tak, ale się tak, dostaliśmy to ostatecznie, byliśmy w szoku. W ogóle no pełna arena i to było coś niesamowitego. W ogóle Deep Purple. Wychodzimy sobie, tak, jesteśmy w garderobie obok Deep Purple, wychodzimy sobie na korytarz pogadać, stoi Ian Gillan, więc można sobie porozmawiać, przybić pionę i iść dalej i tak dalej, więc nagle okazało się, że zrobiło się swojsko między nami, zrobiło się fajnie, to wszystko na koniec zostało zamknięte taką wspólną fotą. Zaprosiliśmy naszą znajomą z Poznania, bardzo, bardzo fajną, sympatyczną, Kasię Wilk, która de facto z rock'n'rollem, z rock'n'rollem niekoniecznie była na scenie. Tak, ale zechcieliśmy wykonać z Kasią jeden numer, bo jest przespaniałą, przesympatyczną dziewczyną. Ja chciałem powiedzieć, że spłaciliśmy dług, bo Kasia Wilk była osobą, która nam poleciła Łukasza, kiedy szukaliśmy wokalisty. Więc to jest nasze takie honorowe zobowiązanie. Jest matką chrzestną tego wydarzenia. I Kasia Wilk też może powiedzieć, że zagrała przed Deep Purple. Tak, dokładnie, tak. Dokładnie. Więc już? Spotkaliśmy się razem, no i faktycznie nie wiedzieliśmy, jak to pójdzie, bo baliśmy się reakcji po pierwszym numerze, baliśmy się reakcji po drugim. I tak do chyba 4., 5. numeru, kiedy nagle okazało się, że jest coraz cieplej. A kiedy schodząc ze sceny już zeszliśmy i dosłyszeliśmy tak kącikiem ucha, że ktoś tam wywołuje, i to nie jest jedna osoba, że wywołuje chemia, bis, to no wiedzieliśmy, że nie możemy popełnić tego wykroczenia. Ale to było coś niesamowitego. No, niesamowitą rzeczą było to, że muzycy z Deep Purple nagrywali i rejestrowali nasz koncert. I popatrzyliśmy sobie do końca przed scenę, gdzie wyszli absolutnie nasi idole. To tak jak moja siostra kiedyś, znaczy po tym koncercie mi powiedziała, że sobie kiedykolwiek wymarzyłeś taką sytuację. Bo pamiętam nie jak takiego smurfa, gdzie katowałem płyty Deep Purple, katując też sąsiadów przy okazji. To w ogóle przekraczało. Miałeś takie marzenia i zobacz. Takiego marzenia nigdy w życiu nie miałem, to przekroczyło moje wyobrażenia w 100%. A jeszcze to, że gramy nasze piosenki i muzycy, legendy rocka, ikony rocka patrzą na nas i nagrywają nasz występ sobie na dobrze, na że my tego nie widzieliśmy w trakcie, bo my się o tym dowiedzieliśmy po, bo o tym nam powiedziały osoby, które były razem z nami, bo gdybyśmy wiedzieli o tym w trakcie, to pewnie byśmy się troszeczkę zestresowali. Dolina Charlotte to jest drugie legendarne miejsce, gdzie może nie Deep Purple. Tak, tylko że ale... tam akurat wspominamy to miejsce, ja przynajmniej osobiście z innego względu. To był początek, chyba jeden z pierwszych koncertów formowania nowego składu. Tego, który jest dzisiaj. Wtedy dołączył do nas Maciej Mąka i o ile mnie pamięć nie myli, był to jego pierwszy bądź drugi koncert w naszych szeregach w ogóle. I wówczas korzystaliśmy troszeczkę jeszcze ze starego materiału, który nie do końca chcieliśmy grać, ale musieliśmy ze względu na zapełnienie. Byliśmy też w trakcie tworzenia nowego i tam już zaczęliśmy przemycać nowe piosenki. Pamiętam to również ten wyjazd i ten koncert z tego względu, że tuż przed wejściem na scenę w trakcie obiadu napisaliśmy referent do nowej piosenki, którą dzisiaj chociażby będziemy grać na koncercie, więc my cały czas wtedy pracowaliśmy, prawda? Mieliśmy miesiąc czy dwa do wejścia do studia. To był bardzo fajny, bardzo fajnie wspominamy ten koncert, mimo wczesnej pory i dużego słońca i takiego rozleniwienia ogólnego, które takie było fajne. No i oczywiście koncertu Paula Rogersa, który wszedł późnym wieczorem na scenę i ja za nie mówiłem właściwie od początku do końca. Zresztą tak samo jak na Deep Purple, tylko na Deep Purple nie mogłem się do końca decydować, na kim skupić uwagę. Bo ja nie wierzyłem, że to jest tak dobre. Dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat, porównywaliśmy to do takiego
bo są różne na świecie rarytasy, które można spróbować, te nowe, tak, z nowej muzyki, którą możemy gdzieś znaleźć. Deep Purple jest po prostu już dinozaurem, legendą. A to był taki dobry babciny schabowy, który zawsze będzie dobry i zawsze będzie podany w tym momencie, co trzeba. I to było niesamowite. Także wracając do Charlotte, tam z kolei Paul Rodgers po prostu zaśpiewał tak, że nikt tak nie zaśpiewał, żeby był na jakimś koncercie. Nawet pamiętam, cugoscy bracia pisali, że byli w szoku. Na pewno zaśpiewał tak Marc LaFrance. To jest fajna sytuacja, bo jakby jesteśmy w kontakcie z Markiem praktycznie codziennie i pamiętam sytuację, kiedy myśmy zagrali przed Paulem Rodgersem, właśnie ja Markowi opowiadałem, słuchaj, będziemy grali przed Paulem Rodgersem, wow, i tak dalej, a oni akurat w tym samym czasie dogrywali taką trasę Legend Rocka, gdzie na takim wielkim promie, kruzie takim pływali po Karaibach i występował Bachman and Turner z Markiem LaFrance, Paul Rodgers ze swoim zespołem i jeszcze kilka wielkich zespołów, które przeszły do historii rocka, przede wszystkim zespołów z lat 70. No i tak fajnie gdzieś te nasze drogi się niesamowicie splatają i to ciągle się dzieje, także mamy takie poczucie, że coś gdzieś może mistycznego w tym jest. Powiem wam szczerze, powiedziałeś teraz lata 70. Ja nie wiem jak inni dziennikarze, ja czuję ten wpływ, no niewątpliwie, bo chcąc nie chcąc gdzieś tam te utwory leciały w radiu, tak. W radio i teraz trzeba powiedzieć, że tej muzyki właśnie, tej anglosaskiej było dużo więcej, tej dobrej muzyki było. Słuchajcie, powoli musimy kończyć, ale zapytam o jeszcze jedną rzecz. Zagraliście koncerty właśnie w Kanadzie i jest tam jeszcze taki epizod niemiecki. Jak to wyglądało? Niemiecki i rosyjski. Myśmy zagrali w Europie w kilku miejscach, bo zagraliśmy i w Luksemburgu, i zagraliśmy w Niemczech, i zagraliśmy w Rosji między innymi. Z Rosją jest zabawna sytuacja. Zanim o Rosji, epizod niemiecki był dla nas o tyle interesujący, że poznaliśmy tam kilku fajnych ludzi, którzy bardzo polubili to, co robimy i postanowili zorganizować nam koncerty. Dzięki temu zagraliśmy kilkukrotnie w Niemczech. Zagraliśmy między innymi przed zespołem H-Blocks koncert, ale też mieliśmy okazję nagrać jeden kawałek, który trafił na składankę największych przebojów fanów Borussii Dortmund, która się nazywa Echte Liebe 2012, albo Echte, zależy z którego krańca Niemiec się pochodzi. Z Elbląga akurat. Freistadt Elbląg. Chyba byliśmy pierwszym zespołem z Polski, który na taką składankę trafił. Nagraliśmy specjalnie dla nich piosenkę Cross the Line, którą skomponowaliśmy. Naprawdę fajna reakcja fanów. Płyta się sprzedaje w kilkuset tysięcznym nakładzie, zresztą na całym świecie. Sami niemieccy wykonawcy plus zespół z Polski. Ale to takie nasze początki. Bardzo poważnie traktujemy rynek niemiecki, bo uważamy, że jest to jeden z największych rynków w Europie. Absolutnie godny zainteresowania. Mamy tam partnerów i promotorów, z którymi rozmawiamy na temat dalszych kroków. Bardzo byśmy chcieli tam grać i nie tylko na festiwalach, ale również regularne trasy, o których rozmawiamy w tej chwili. Słusznie, bo to blisko. A Rosji Łukasz. Granicy już nie ma. A Rosja. Rosja. Byliśmy tam na festiwalu Art Football. To był festiwal międzynarodowy. Przyjechali artyści z całego świata. To miało towarzyszyć mistrzostwom świata w piłce nożnej artystów. Tam zjechało kilkadziesiąt, 20-30 reprezentacji z całego świata. Codziennie grali w piłę, w różnych grupach i tak dalej. Nasi tam bardzo dobrze sobie radzili. Nawet z Brazylią, która została mistrzem, to był jedyny zespół, jaki zremisował z Brazylią. Ale przez to, że mieliśmy ją w grupie, niestety nie wyszliśmy. Ale jak zwykle, tak po naszemu. My przyjechaliśmy tam jako artysta, który miał wspomagać działania reprezentacji Polski. Przyjechali także z nami Rafał Brzozowski i Michał Spak. I był pewien wieczór, na który graliśmy. Ferit jeszcze był. Ferit, tak, jeszcze był Ferit. O, Ferit, świetny facet też. Pozdrawiamy serdecznie w ogóle całą ekipę. To było super. W ogóle było cudownie. Siedzieliśmy tam kilka dni i przyszedł ten wieczór, kiedy mieliśmy grać nasz koncert. Wszyscy artyści z Polski wystąpili. Była też reprezentacja tego wieczoru Izraela artystów, która też grała między tam, to było w Parku Gorkiego w amfiteatrze. Zagraliśmy nasz koncert.
I w ogóle nie biorąc jeńców absolutnie, nie nastawialiśmy się na żadne ballady, mimo że wiedzieliśmy, że wszyscy się chyba tego spodziewają, bo to był taki festiwalowy klimat i tak dalej, ale zagraliśmy najostrzej jak mogliśmy i pojechaliśmy do domu po prostu. Co się okazało po powrocie? Polecieliśmy. Polecieliśmy do domu z tej Moskwy. I co się okazało po powrocie? Okazało się, że te reprezentacje artystów to też ze sobą walczyły, o czym my w ogóle nie wiedzieliśmy. I przyszła do nas taka piękna, robiona z drewna ręcznie szkatuła za zajęcie drugiego miejsca na świecie. Jako zespół. A występował między innymi w tym konkursie z Miura, jakim na przykład. Tak. To nie były takie żarty. A my nie wiedzieliśmy, że w ogóle występujemy w jakimś konkursie. A pierwsze miejsce zajęło Japonię, więc tutaj jakby tego. A my dostaliśmy drugie miejsce, co było dla nas szokiem kompletnym. A propos Jura, które miejsce? Tego chyba nie wiemy. Poza nie zajęli miejsce. Tego nie wiemy. Poza konkurencją. My się tylko dowiedzieliśmy o drugim miejscu i wróciliśmy dalej do swoich własnych marzeń, ale to był nasz pierwszy międzynarodowy udokumentowany sukces. Słuchajcie, rośniecie na gwiazdę, nie ukrywajcie tego, do lodówki zajrzymy, a tam chemia i to jest pewne. Nie trujemy dłużej, bo za chwilę koncert zespołu, to co się będzie działo w czasie koncertu na pewno zobaczymy, a przynajmniej przebitki, prawda panie operatorze? Tak. Czyli wszystko będzie, dziękujemy bardzo. Czego możemy wam życzyć? Szczęścia, cały czas więcej szczęścia. Żeby nie było gorzej niż jest i żebyśmy konsekwentnie realizowali nasz zamiar. Cieszę się i życzę sukcesów i oby sprawdziła się jedna zasada. Przetarliście drogę innym i żeby te inne zespoły także trafiły do renomowanych studiów tam, żeby nagrywały płyty i nie wstydziły się tego, że można śpiewać po angielsku. My możemy tylko powiedzieć, słuchajcie, nie bójcie się, bądźcie odważni. Róbcie naprawdę swoje. Wszystko jest możliwe, jeżeli się bardzo, bardzo chce. Chociaż my jeszcze tego nie zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić, ale już się mądrzymy, że można. Dziękujemy. Moimi gośćmi był zespół Chemia. Hej. Dziękujemy. Hej. Cześć.
Dzięki wielkie, to było Łopt. A teraz w odmianę coś po polskiemu. Tak, żeby wszyscy mogli zrozumieć, o co nam chodzi. Nie tak w ogóle, ale że teraz na przykład. Taki polski tytuł B52.